porażające plotki na mój temat. Chciałbym teraz odnieść się do sprawy Skorpiona. Tak opłaciłem zabieg, który go wzmocnił. Desperacko potrzebowaliśmy kogoś, kto pozbędzie się Spidermana. Nie jest moją winą, że terapia wywołała u niego obłęd. Ponosi ją naukowiec, który był tak zajęty wyciąganiem ode mnie pieniędzy, że zaniedbał kwestie bezpieczeństwa. Nikt nie wierzy bardziej w odpowiedzialność jednostki niż J. Jonah Jameson. W tym przypadku jednak stanowczo podkreślam. Nie jestem za nic odpowiedzialny! Chociaż mnie się podobało. Do wszystkich. Uzbrojeni sprawcy atakują wóz policyjny. Miejsce zdarzenia jest w Douglas. Ups! Uwaga wszyscy! Biegli więźniowie otworzyli ogień z cycilów. Incydent ma miejsce koło Carnegie Hall. Pora zatrzymać ten konwój. Ten pojazd nie ma papieru! Podobnie jak wy! Wszystkim nam nie dać rady! Sceny jak z dystopijnego science fiction. To coraz częstsze w tym mieście. Muszę ich powstrzymać, zanim uwolnią kumpli i dobiorą się do gliniarzy. Ciśnijcie tylko, a zakończę wasz... Zaczynam sądzić, że nie przepadacie za Rajkę! Spider! Dajcie wsparcie! Nie ruszaj się! Ze mną się nie zadziera! Uwaga! Thank you.
Trzymaj się! Tutaj! Szybko! Niestety nie udało się uratować furgonetki, ale za to dostaniecie nową! Agenci, tu centrala. Jaka sytuacja wokół Carnegie? Cole, transporter Kilo rozpoczyna patrol. Szukamy Spidermana. Nie wydaje wam się podejrzane, że ten cały Rhino zawsze demoluje budynki na naprawie, których zawsze... Muszę się uwolnić! Wiem, że ci agenci tylko wykonują rozkazy, ale zaczynają mnie naprawdę wnerwiać.
Czuwałem, że ci agenci będą sprawiać kłopoty. Dobra, MJ. Jestem kawałek dalej. W razie kłopotów daj znać. Dzięki, Pete. Życz mi szczęścia. Okej. Penthouse Normana jest na samej górze, a winda jest zablokowana. Muszę się dostać do ochrony i ją włączyć. Przepraszam, strasznie tu tłoczno. Wszystko gra? Mieszkańcy musieli tymczasowo opuścić lokale ze względu na kontrolę przeprowadzaną przez Sable International. Nie rozumiem, czemu musieliśmy opuścić całe piętro? To dlatego, że Sable przejęło ochronę budynku. Nazywają to rutynowym przeszukaniem. Szukają broni, materiałów wybuchowych czy czegoś tam. Burmistrz tu mieszka? Pierwsze słyszę. Tam jest pokój ochrony, ale nie wejdę do niego niezauważona. Mieszkańcy są niezadowoleni. Mogłabym ich podjudzić i wprowadzić zamęt. Dlaczego Osborn nigdy nie wychodzi z mieszkania, gdy ochrona tu węszy? Ma jakiś nowy, wypasiony system w pomieszczeniu ochrony. Mówią, że nie trzeba niczego przeszukiwać. No i wiesz, jest burmistrzem. Co za palant. Może zapomnieć o moim głosie. Z każdą kolejną sekundą ryzykujemy, że złapiemy tę zarazę. Uważaj na recepcjonistę. Zaraz sobie płuca wypluje. Co? Przecież muszą nas puścić na górę! Dlaczego nie ma tu Osborna? Jemu nigdy się coś takiego nie zdarza. Burmistrza i jego kumpli to nie dotyczy. Ochrona bez słowa wpuściła jednego z jego sponsorów. Wiedziałam! Klubik dla dużych chłopców. Zostawiłem inhalator na górze. Podobno wpuszczają ludzi w szczególnych przypadkach, takich jak kwestie zdrowotne. Naprawdę? Dobra, pogadajmy z ochroną. Załatwione. Cholera. Jerry, dawaj, tu mamy mały problem. O rany, nie mogę oddychać. Wpuśćcie mnie na górę. Ochrona jest otwarty. Muszę tylko dostać się do drzwi. Proszę się uspokoić. Sable International prawie skończyło sprawdzanie. Witam. Znam paru agentów Sable, którzy chętnie cię poznają. Badamy sektor. Na razie czysto. Inwestycja za wiele milionów, a internet przedpotopowy. Też mi ich. Fajna sprawa. Muszę go obrócić. Sprawdzam teren. Odezwę się. Jaki grzeczny. Agenci Sable na pewno są ubezpieczeni. Panel sterowania jest w pokoju ochrony. Tuż przy agencie Sable. Mary Jane Watson? Super szpieg. Pora włączyć windę. Udało się. Norman się zbiera, winda działa. Pora ruszać na górę. Thank you.
Jest i winda. Do dzieła. Norman i Sable. Jak na zawołanie. Znajdź gościa od alarmów i go zwoń. Głupi przycisk. Straż Normana już sobie poszła. Jeśli coś tam ukrywa, na bank to znajdę. Uwaga! Uruchomiono drzwi pożarowe. Trwa proces samodiagnozy. Proszę zachować spokój. A to co? Projekt prototypu maski bojowej. Wygląda, jakby wykrywała słabości strukturalne. Wow! Rewelacyjna ta maska. Czy pokazuje drzwi ukryte za tą ścianą? Ciekawe, dokąd prowadzą. Słynni Osbornowie. Norman żegna syna. Pewnie chodzi o zeszłoroczny wyjazd Harego do Europy. Dlaczego Norman tak dramatyzował z powodu wycieczki? Sekretna klawiatura za obrazem. Ktoś tu lubi kino szpiegowskie. Muszę znaleźć odpowiedni kod. Projekt apartamentu. Masa pustej przestrzeni za ścianą, na której wisi portret. Kto marnuje tyle przestrzeni w mieszkaniu na Manhattanie? MJ, na dole właśnie zaroiło się od Sable. Norman chyba się przemieszcza. Mogą mnie zauważyć. To chyba moja sprawka. Zachowaj dystans. Już sobie poradzę. Instrukcje do zamka szyfrowego. Wygląda na to, że kod to ostatni dzień Harego. To pewnie dzień jego wyjazdu do Europy. Ukończono proces samodiagnozy. Nie znaleziono usterek. Drzwi pożarowe wyłączone. Norman może wrócić w każdej chwili. Muszę znaleźć ten kod. Ostatni dzień Harego. Wiem, że wyjechał w zeszłe lato. W lipcu, a może w sierpniu. Harry prowadził dziennik. Może napisał w nim datę. Cześć, Tato. Idę do doktora Michaelsa na ostatni zastrzyk przed podróżą. Jeśli tam przyjdziesz, mógłbyś przynieść mój dziennik? Jest w pokoju. Chciałem spisać przemyślenia na temat tej wielkiej wyprawy, wiesz. W każdym razie, słuchaj, wiem, że rzadko to mówię, ale dziękuję, tato, że to robisz. Kocham cię. Wow, tak dawno nie słyszałam głosu Harego. Wydaje się taki zmęczony. Miejmy nadzieję, że ten dziennik jeszcze tu jest. Trzeba przeszukać jego pokój. Boże, Pete i ja uwielbialiśmy tu przychodzić na filmy, kiedy byliśmy mali. Zupełnie inny świat niż Queens. Zabawne, że Harry pragnął czegoś przeciwnego. Najbardziej lubił oglądać kreskówki na małym telewizorku w kuchni May. Kiedyś zazdrościłam Haremu rodziny. Byli tacy szczęśliwi. Przynajmniej w porównaniu ze mną i tatą. A potem pokój Harego.
zamknięty na klucz. Ciekawe, gdzie Norman go trzyma. Norman i Otto. Wow. Wyglądają, jakby byli sobie naprawdę bliscy. Co mogło zepsuć taką przyjaźń? Mama Harry'ego, Emily. Śmialiśmy się, że nazywa ją najładniejszą mamą w Midtown, ale mógł mieć rację. Bingo! To pewnie klucz do pokoju Harry'ego. Co? To chyba nie dla Harry'ego. Dlaczego nic nam nie powiedziałeś? Książki prawnicze. Chciał się zajmować prawem ochrony środowiska, jak jego mama. Jest z 18 lipca. To pewnie kod do pokoju. Mówię tylko, że nie możemy działać pochopnie. My? Ty zostajesz tutaj. Surowica jest gotowa, a ja będę nadzorował produkcję. Beze mnie będziesz narażony na atak. Z tobą najwyraźniej też jestem narażony. Załatwię to sam. Koniec dyskusji. Oddział drugi w gotowości. Idę odetchnąć. Pete, serum Normana jest gotowe. Idzie do laboratorium. Pójdziesz za nim? Nie, zauważą mnie. Ktoś dolał dziś czegoś Sable do kawy. Jej ludzie są wyjątkowo czujni. Okej, bądź w gotowości. Już prawie mam adres. Alfa, uważajcie. Uwaga, Centrala! Coś słyszałem! Nie ma zagrożenia! Fałszywy alarm! Chyba mamy towarzystwo. Kto tam jest?
Okej. 18 lipca. Bingo. Super straszne. Muszę znaleźć laboratorium oddechu diabła. Gdzieś tu musi być jakaś wskazówka. Norman Osborn, dziennik badań nad GR-27. Cały projekt diabli wzięli. GR-27 jest lekarstwem, nie chorobą. Ale spróbujcie to powiedzieć w wiadomościach. Jakimś cudem podchwycili termin wymyślony przez techników, oddech diabła, i wykorzystują go, żeby siać panikę. Nie mają pojęcia, czym tak naprawdę jest. Lekiem na raka, choroby genetyczne, wady wrodzone. Ach, wystarczyłoby jeszcze trochę badań, żeby go udoskonalić. Zamiast tego spędzę kolejne 1,5 roku na zabawie w PR. Co za strata czasu. Oddech diabła to nie choroba, a testowe lekarstwo. Niewiarygodne. Akta medyczne Harego i Emily. GR-27 miało ich wyleczyć. Oddech diabła to porażka Normana chcącego uleczyć rodzinę. Norman wczuwa się w rolę szalonego naukowca. A to co? Prototypy granatów ręcznych? Wow. Ogłaszam Normana królem dziwnych map. To chyba Upper West Side. To wszystkie nieruchomości Oscorp. Najwyraźniej Norman śledzi ruchy doktora Michaelsa. Ciar. Rozstawienie oddziałów Sable. Są w całym mieście. Założę się, że znajdę laboratorium w ten sposób. Szukam nieruchomości, w której bywa Michaels i wokół której roi się od Sable. Nie. To tylko patrol Sable. Założę się, że to pilnie strzeżony budynek Oscorp, w którym bywa dr Michaels. Żaden z patroli nie przecina trasy Michaelsa. Budynek Oscorp, ale bez Michaelsa czy Sable. To nie to. W miejscu, w którym te trzy kategorie się spotkają, znajdę laboratorium. Nie, to tylko patrol Sable. Założę się, że to pilnie strzeżony budynek Oscorp, w którym bywa doktor... Doktor Michaels był w tym budynku Oscorp, ale tu nie ma ochrony. Żaden z patroli nie przecina trasy Michaelsa. Chyba nie wybrałam właściwych kategorii. Brawo, brawo, brawo. A to pewnie mięśniaki. W miejscu, w którym te trzy kategorie się spotkają, znajdę laboratorium. Stara, dobra, ale... Budynki komer... Wow, tyle budynków archiwum. Oscorp postawił wszystko na obronność. Doktor Strom. Żadnego ruchu u Van... Doktor Michaels zarządza zespołem oddechu diabła. Nie... To tylko patrol Sable. Nie, on nie jest tak szalony, żeby... Archiwum byłoby idealną przykrywką dla laboratorium. Żaden z patroli nie przecina trasy Michaels. Nie, to tylko patrol Sable. Żaden z patroli nie przecina trasy Michaels. Przy laboratorium na pewno... GR-27. To kryptonim oddechu diabła. To tutaj! Róg 10 i katedral. Czy to... Wiedziałam. Róg 10 i katedral. Archiwum Oscorp. Doskonałe miejsce, by ukryć placówkę biotechnologiczną. GR-27 Martin Lee. A to co? No,
zaczyna krwić. Będę w pokoju. Zrelaksuj się i pozwól lekarstwu działać. To miała być tylko konsultacja! Wydawał się gotowy. Chodzę tam! Nie, nie możesz! Już za późno! Zróbcie coś! Pomogę! Norman i Otto. To oni za tym stoją. Stworzyli Lee. Muszę to zdobyć. Co? No! Kto to? O nie. No dalej, 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 dalej. Mamy intruzów. Pełna czujność. Pete, znam adres laboratorium i nie tylko. Gdzie jesteś? Dwie przecznice. Zaraz tam będę. Świetnie. Nie gaś silnika. Centrala, u nas dalej bez zmian. Co to było? Centrala, coś usłyszałem. Idę się rozejrzeć. Skupcie się. Chyba mamy towarzystwo. Mam jakieś umamy. Co to było? Sektor czysty. Idziemy dalej. A to co u diabła? Co to było? Coś usłyszałem. Idę się rozejrzeć. Muszę ogarnąć balkon. Uważajcie, chłopaki. Pusto. Sektor czysty. Hej! Szefowo, mamy ją. Pete, jesteś tam? Wjeżdżam z Lexington. Nic ci nie jest? Będę za kilka sekund. Północny zachód. Okej, Pete, gotów? Czekaj, czekaj chwilę. Za późno. Ruszaj! Odbiło ci. Jesteś niesamowity.
Za dużo tego wszystkiego. Choroba Harego, Norman i Lee, jeszcze doktor Octavius. Wiem. To moja wina. Znowu to samo. Nie jesteś w tym sam, Pete. Ja i Miles zajmiemy się Fist. Ty znajdź Normana i lekarstwo. Dzięki, partnerko. Muszę zdobyć te surowice i wszystko naprawić. Musi być jakiś sposób, żeby dotrzeć do Lee i Otta. Przekonać ich, żeby dali sobie spokój z tą zemstą. Obaj zrobili tyle dobrego dla świata. Nie mogą tego zaprzepaścić tylko po to, żeby dopiec Normanowi. Okej, Norman wyruszył po surowice. Lepiej dam znać Yuri. Mam nadzieję, że to dobre wieści. Najlepsze. Oscorp właśnie stworzył surowice. Jest lek? Dzięki Bogu. Jak szybko możemy podać go ludziom? Niedługo się dowiem. Są przy 10 i katedral. Czekaj. Właśnie się dowiedziałam, że w pobliżu ląduje helikopter. O nie. To może być śmigłowiec Normana. Wysłałabym do ciebie ludzi, ale żadnych nie mam. Nie martw się, dam radę. Wkrótce będzie po wszystkim, słowo.